Bardzo często spotykam się z określeniem, że Seo to magia, a pozycjonowanie jest nieprzewidywalne, bo Google działa irracjonalnie. Czy aby jednak tak jest naprawdę? A może jest po prostu tak, że to, co się nam wydaje magią, jest proste do wytłumaczenia? Trzeba tylko znaleźć kogoś, kto będzie potrafił to zrobić. Kiedyś ludzie obawiali się zaćmień słońca, ponieważ nie rozumieli mechanizmów, które za nimi stały. Fakt ten był wykorzystywany więc przez osoby, które tę wiedzę posiadały, do tego, aby wywierały wpływ na te osoby, które tej wiedzy nie miały. Dzisiaj zaćmienie słońca jest już czymś powszechnym i nie budzi już takich skojarzeń ani obaw jak lata, wieki temu. Mam wrażenie czasami, że w przypadku SEO dalej jesteśmy w mrokach przeszłości i że niektóre osoby chcą, aby traktować pozycjonowanie jako coś tajemniczego ową magię Czas, aby to zmienić. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, że SEO i pozycjonowanie to nie magia, ale konsekwentna praca, jaką należy wykonać przy swojej stronie. Praca, która musi być zrobiona, jeżeli chcesz myśleć o efektach z pozycjonowania, o których była mowa w pierwszym odcinku. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google. Wokół pozycjonowania narosło wiele mitów, że jest trudne, że jest nieprzewidywalne, że Google co chwilę się czepia, że nie można przewidzieć efektów kiedy się one pojawią. No cóż, na pewno Google i firmy SEO nie ułatwiają w obalaniu tych mitów. Jeżeli chodzi o Google, to kiedyś wiadomo było, że jak wykonaliśmy pewną rzecz na stronie, to efekty pojawiały się bardzo szybko, praktycznie w ciągu dwóch, trzech dni, a na pewno już w ciągu tygodnia. Dzisiaj na efekty pozycjonowania, o których mówiłem w pierwszym odcinku podcastu, można czekać tygodniami, ba, czasami nawet długimi miesiącami. To tyle, jeżeli chodzi o Google. A dlaczego wspomniałem o firmach SEO? No cóż, nadal wiele z nich wychodzi z założenia, że im klient wie mniej o tym, co jest wykonywane na stronie i mniej orientuje się w tematach związanych z pozycjonowaniem, tym łatwiej prowadzi się interesy, ponieważ klient wychodzi z założenia, że pozycjonowanie jest trudne, jest ową magią. A jak to wygląda naprawdę? Trzeba przyznać, że pozycjonowanie nie jest czymś prostym, oczywistym. To nie jest praca architekta, który wiadomo, że jak ją wykona, to na końcu dostaniemy do ręki projekt domu albo hali przemysłowej. Pozycjonowania nie można porównać też do pracy ogrodnika, który ma za zadanie dbać o twój trawnik. Wiadomo, że jeżeli będzie dobrze dbał, to ów trawnik będzie wyglądał tak, że twoi sąsiedzi będą ci go zazdrościć. A jeżeli swojej pracy nie będzie dobrze wykonywać, no to cóż, od razu się zorientujesz, patrząc się na wyschniętą trawę oraz na chwasty, które zaczną się pojawiać jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Jeżeli miałbym porównać do czegoś pozycjonowanie, to byłaby to rozprawa sądowa. Wyobraź sobie, że chodzi o Twoją stronę internetową. Na sali sądowej mamy obrońcę, oskarżyciela, a także sędziego. Obrońcą to jesteś ty. Robisz co możesz, aby Twoja strona zajmowała jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania, ale z drugiej strony masz oskarżyciela. Są to Twoi konkurenci, którzy chcą, aby to ich strona znajdowała się wyżej niż Twoja. Oskarżyciel oraz obrońca będą się wzajemnie przerzucać argumentami, dlaczego to akuratnie ich strona powinna znajdować się wyżej. Ale na sali jest ktoś, kto podejmuje decyzję za nich, dla kogo opinie, jakie wyraża obrońca i oskarżyciel są tylko podpowiedziami. Tym kimś jest sędzia. Sędzia, czyli Google. To on podejmuje decyzję o tym, kto zasługuje na to, aby wyświetlać się wyżej. I uwierz mi, podobnie jak to jest na sali sądowej, gdzie nie zawsze najlepsze dowody najbardziej wydawałoby się obiektywne decydują o tym, że sprawa zostanie wygrana, tak samo i w przypadku strony internetowej. Nie zawsze ta, która na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, zasługuje na to, aby przebijać wszystkie inne, aby wyświetlać się na pierwszym miejscu, ponieważ o tym, kto na to tak naprawdę zasługuje, decyduje Google. A Google, jak nasz sędzia z sali sądowej, podejmuje decyzję na podstawie swojego doświadczenia. I uwierz mi, to doświadczenie bardzo często wprawia w osłupienie zarówno obrońców, jak i oskarżycieli. A to z kolei sprawia, że jako właściciel strony na pewno spotykasz się z sytuacjami, gdzie po jakiejś dużej zmianie w algorytmie Twoja strona nagle wskakuje na bardzo wysokie pozycje, albo. Mimo dużej ilości pracy, jaką włożyłeś w ostatnich miesiącach, aby ją poprawić, spada. I co w takiej sytuacji? Mam dla ciebie jednak dobrą wiadomość. Jest takie powiedzenie: Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. Przed chwilą posłużyłem się przykładem sędziego, który może podjąć złą decyzję, mimo że dowody wskazują na to, że ta decyzja powinna być inna. Osoby, które mają do czynienia z salami sądowymi, wiedzą, że w przypadku zapadnięcia niekorzystnego dla nich wyroku mogą się odwołać do sądu kolejnej instancji, który nierzadko, dokładniej niż sąd pierwszej instancji, zapoznaje się z daną sprawą i podejmuje decyzję właściwą, sprawiedliwą. Podobnie jest też w przypadku Google. Niejednokrotnie obserwuję, że strony, które zostały niesłusznie ukarane w wyniku wdrożenia pewnej aktualizacji algorytmu, wraz z kolejną aktualizacją, nie tylko nadrabiają straty, jakie się pojawiły, ale wręcz dostają dodatkowy bonus i zyskują jeszcze większą widoczność w wynikach wyszukiwania, ponieważ algorytm zauważył, że decyzja, jaką podjął podczas pierwszej aktualizacji, była błędna. Aby tak się jednak stało, należy konsekwentnie wdrażać działania związane z pozycjonowaniem i optymalizacją naszej strony, ponieważ tylko w ten sposób będziemy w stanie przekonać Google w średniej i w dłuższej perspektywie, że to nasza strona, a nie konkurencji, zasługuje na to, aby wyświetlać się na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania. Bieżący odcinek zacząłem od stwierdzenia, że pozycjonowanie to nie magia. Jeżeli więc nie jest magią, to jakie działania wchodzą w zakres pozycjonowania? Co należy robić, aby nasza strona zajmowała pozycje wyższe niż konkurencji i dzięki temu generowała nam nowych klientów dla naszej firmy? Aby tak się stało, musimy zadbać o dwie rzeczy: SEO oraz pozycjonowanie. Wyobraź sobie, że chcesz pojechać na najbliższe wakacje samochodem. Twój cel to Chorwacja. Pobyt w Chorwacji jest więc Twoim celem. To tak, jakby to były efekty pozycjonowania. Droga, jaką musisz pokonać, jadąc do Chorwacji, jest to proces pozycjonowania, czyli wszystkie czynności, jakie mają miejsce: zaplanowanie trasy, przejazd tą trasą, dokonanie opłat na bramkach autostrady, przerwy na odpoczynek, przerwy na posiłek, itd. itd. SEO zaś to jest Twój samochód. Abyś w ogóle mógł wyruszyć drogę do Chorwacji, Musi on być sprawny. Musi mieć aktualny przegląd, właściwie zadbane opony, poziom płynów również musi być na odpowiednim poziomie. Innymi słowy, samochód musi być sprawny. Choćbyś nie wiem, jak bardzo marzył o wyjeździe do Chorwacji, jeżeli auto będzie niesprawne, nie pojedziesz. I podobnie jest z pozycjonowaniem strony. Nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba na bieżąco monitorować błędy i ostrzeżenia w Search Console, monitorować widoczność strony na tle konkurencji, należy analizować ruch, jaki się pojawia na naszej stronie, chociażby w Google Analytics, analizować zgodność strony z regulaminem wyszukiwarki Google, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania strony do wyświetlenia na urządzeniach mobilnych czy jej szybkości ładowania. W międzyczasie należy myśleć już nad słowami kluczowymi dobrać takie, które Twoi potencjalni klienci wpisują z dużą dozą prawdopodobieństwa, szukając Twoich usług lub produktów. Należy następnie zadbać o optymalizację strony, umiejętnie wplatając te słowa kluczowe w treść. Należy myśleć o promocji marki, i w tym celu. Uruchomić albo bloga, albo tak zwaną bazę wiedzy, aby twoi potencjalni klienci, odwiedzający twoją stronę, widzieli, że jesteś specjalistą, a nie tylko jedną z kolejnych firm, które oferują dany rodzaj usług. Mając zadbaną stronę, monitorując ją, posiadając treści, powinieneś przejść do kolejnego etapu, czyli skupić się na promocji marki, po to, aby zarówno twoi potencjalni klienci, jak i wyszukiwarka Google. Zaczęli traktować się jak eksperta. Możesz to robić chociażby biorąc udział w dyskusjach na forach internetowych, czy pod ciekawymi artykułami związanymi z Twoją branżą. Ale w tym miejscu chciałbym Cię przestrzec przed tym, aby nie robić tego tak jak większość to znaczy podszywać się pod osoby niezwiązane z Twoją firmą i publikować komentarze w stylu: Moja ciocia ostatnio szukała Produktu X i trafiła na stronę, i tu pada nazwa Twojej strony: kupiła produkt i jest bardzo zadowolona. Pomijając fakt, że brzmi to nienaturalnie i uwierz mi, coraz więcej ludzi jest tego świadomych to jakby na to nie patrzeć, jest to czyn nieuczciwej konkurencji. A takie działania podpadają pod paragraf. Jeżeli prowadzisz firmę usługową albo Twój sklep internetowy umożliwia odbiór zamówień danej lokalizacji, zainteresuj się profilem firmy w Google, tak zwaną wizytówką. Im będzie ona lepiej dopracowana, im więcej opinii od twoich klientów będzie się na niej pojawiać, oraz im lepiej będzie zoptymalizowana twoja strona, tym większa widoczność takiego profilu sprawi, że zaczniesz wyświetlać się w wynikach wyszukiwania na słowa kluczowe, które generują tobie klientów. Widoczność profilu firmy w Google jest ściśle powiązana z widocznością i jakością strony internetowej. Im strona internetowa jest lepsza, wyświetla się na wyższych pozycjach, tym i zadbany profil firmy będzie wyświetlał się coraz wyżej. A co za tym idzie, będzie generował tobie większą ilość nowych klientów. A co w sytuacji, jeżeli samodzielnie nie zajmujesz się pozycjonowaniem, tylko zleciłeś to firmie SEO? No cóż. Wówczas musisz mieć pewność, że to, za co płacisz, jest faktycznie wykonywane. Powinieneś wiedzieć na bieżąco, co, jak i dlaczego jest wykonywane na Twojej stronie? Taki raport idealnie byłoby, gdyby był dostępny dla Ciebie w wersji online, a nie tylko raz na koniec miesiąca, kiedy dostajesz fakturę za pozycjonowanie. Skąd masz mieć bowiem wówczas pewność, że te prace faktycznie zostały wykonane? Niezależnie od raportu, zadbaj o to, aby mieć dostęp do specjalisty, aby móc w dowolnym momencie się z nim skontaktować i zapytać, czy wszystko idzie zgodnie z planem, a jak coś idzie trochę wolniej niż zakładałeś, to zapytaj, co zrobić, aby szybciej osiągnąć założony cel. Jeżeli jako klient będziesz siedzieć cicho, bo będziesz wychodzić z założenia, że pozycjonowanie to jest magia, to w przypadku braku osiągnięcia zakładanych efektów, pretensję możesz mieć tylko do siebie, bo nie dopilnowałeś, nie sprawdziłeś, nie zainteresowałeś się, co było wykonywane w ramach prac związanych z pozycjonowaniem twojej strony, dlaczego było to wykonywane, a także dlaczego nie udało się osiągnąć zakładanych rezultatów. I tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, dlaczego pozycjonowanie to nie jest magia, ale praca, jaką należy wykonać przy swojej stronie, aby zaczęła ona zajmować wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania, a co za tym idzie, generować Tobie nowych klientów dla Twojej firmy. Dowiedziałeś się także, jakie czynności powinny wchodzić w zakres prac związanych z pozycjonowaniem, a także dlaczego należy sprawdzać firmę SEO, aby potem nie mieć pretensji ze względu na brak osiąganych efektów. Jeżeli w trakcie słuchania tego odcinka nasunęły Ci się jakieś pytania, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na www.seoprofi.pl. Do usłyszenia!